pistoletowa. Zawodnicy już są gotowi. Aristokracji rozpocznie grę po stronie broniącej. Virtus Pro rozpocznie grę po stronie atakującej. I od razu ruszyli. Ruszyli zawodnicy VP, chociaż trzeba przyznać, że samo podejście nie jest jeszcze jakoś bardzo odważne, ale wiemy, jaki pomysł mają zawodnicy na rozegranie tej pierwszej rundy. Realen spokojnie sprawdza pozycję, ale na razie jeszcze po cichutku, chociaż za chwilę będzie słychać te pierwsze strzały. Realen daje sporo informacji, nawet udaje mu się zdobyć jednego fraga. Do tego Dycha na świetnej pozycji, bardzo ładny strzał Dycha, który robi to po raz kolejny. I w tym momencie tylko Snaci pozostał przy życiu. Ale jednak Dycha daje o sobie znać. To są trzy fragi od niego i runda pistoletowa, która wpada w ręce Aristokracji. Chyba wymarzone wejście w to spotkanie dla Dychy. Wiemy doskonale, że jest to zawodnik, który potrafi strzelać, ale no też miewa te momenty. Sam nawet pisał właśnie ostatnio w ramach kwalifikacji do Minora, że zabrakło go dosyć mocno. Tu w tej pistoletówce pokazuje, że jego na pewno w tym meczu nie zabraknie od razu. Pokazuje nam się ze świetnej strony. Trzy fragi zdobyte i akurat jeżeli chodzi o Virtus Pro, no chcieli zaskoczyć. Sam pomysł był jednak zbyt prosty, nie poleciał żaden dobry flash na Dychę. No tutaj nawet Virtus Pro nie zdobyło fraga. To pokazuje, jak tą rundę zdominowali sami zawodnicy Aristokracji. No i Virtus Pro, który nie podłożyło bomby, więc zapewne rozegrałem rundę Echo. Zobaczymy oczywiście, jaka będzie z czasem decyzja, ale jestem ciekaw, czy ewentualnie jakieś zaskoczenie będzie. Tak akurat Aristokracji, oni są z tego zdani. Po wygranej pistoletówce w CT praktycznie odpuszczają pistolety maszynowe. Oni chcą być gotowi na pierwszego fulla, dlatego tutaj mamy sporo famasów i augów. Ale jednak Virtus Pro ryzykuje, oni już chcą się strzelać i Vegi swojego digla wykorzystuje. Czas na krótko, ten z jednym fragiem, ale musi się pilnować, ponieważ Vegi cały czas pokazuje kawał dobrego Counter-Strike'a, chociaż teraz wychyla się Maus. Dwa szybkie fragi od niego, jest również trzeci, niestety dla Virtus Pro, ale Snax pozostaje sam w sytuacji 3-1. Do tego bomba bardzo daleko, bo ta właściwie została zgubiona w okolicach środka. Maus już poluje na Snaxa, chociaż zawodnik Arcy sam się też musi pilnować. No i właśnie, o tym mówiłem. Snax wykorzystał te kłopoty strzeleckie Mausa, chociaż wydawało się, że zawodnik Arcy już wykończy tę rundę. Tym bardziej, że wcześniej się popisał, wcześniej zdobył te trzy eliminacje. A tak, jeszcze daje jakiekolwiek szanse Snaxowi na fragowanie, być może nawet na zwycięstwo w tej rundzie. Przecież czasu dla Snaxa jest sporo, bo jeszcze prawie minuta. No też pamiętam, jak kluczową postacią był wczoraj Snax. Oj tak. Spotkanie przeciwko XCOM Team. No, gdyby w takiej rundzie dał od razu sygnał swoim kolegom, to byłoby coś niesamowitego, no ale jednak sama sytuacja jest trudna. Mao zrobił świetną robotę, odpuszczając bombsite B, wychylając się na środek, zdobył te trzy fragi i dał oczywiście informację, gdzie znajduje się ostatni rywal. No ale jednak Snax ma sporo czasu, może sobie pozwolić na kombinację. Z tych jest z reguły znany. Jak będzie teraz? Zobaczymy, bo na razie jestem względny spokojny, ale Roland wybiera idealny moment. 2-0 i Virtus Pro z nieudanym forsem. I w trzeciej rundzie myślę, że nie zobaczymy tutaj specjalnie niespodzianki, jeśli chodzi o zakupy po stronie Virtus Pro. Spodziewamy się rundy Echo, tylko może jakieś minimalne przekupienie broni. Zobaczymy, co z tego wyjdzie zawodnikom Virtus Pro. No, na razie jednak rozstawienie, a przede wszystkim w okolicach środka, do tego dwie osoby, które pewnie z czasem będą gotowe przy pywnicy. Tak, zobaczmy, kolejna runda, w której Aristokracji chce zaskoczyć. Mini z tym razem gotowe na środku. Zerknął, co się dzieje, ale jednak zrobił to dosyć niedokładnie. No ale Taz na razie łapie Wekiego na rampie. Sam Minis też się odwraca. No okoliszus wręcz. Wchodzi mu pod celownik. Sam Minis widać, że szuka jeszcze tej walki. Minis, ależ agresja w jego wykonaniu. Ale jest też skuteczność. Cztery fragi na koncie snajpera Aristokracji w tej rundzie. Bardzo ładnie, bardzo odważnie Minis, chociaż szczerze mówiąc nie spodziewałem się tego, że aż tak odważnie będzie chciał to rozgrywać, jak sam powiedziałeś, snajper Aristokracji. Oczywiście w tej rundzie jeszcze za ogiem, jeszcze nie widzieliśmy tej snajperki w jego rękach, ale i na to przyjdzie czas. 3-0 dla Aristokracji, aczkolwiek Virtus Pro w końcu z karabinami, Snaci za WP, ale Dycha daje o sobie znać i to nawet dwukrotnie. Ależ pewność siebie u antyterrorystów. Po raz kolejny było to wychylenie się na środku. To zadziałało wcześniej, gdy właśnie Maus zdobył trzy eliminacje, ale przecież w tej rundzie Virtus Pro miało jeszcze lepsze wyposażenie. Ta snajperka od Snaciego właściwie w ogóle nie została wykorzystana, ale jednak tym samym też gracze Arcy odpuścili nieco bombsite B i to może jeszcze uda się wykorzystać zawodnikom Virtus Pro. Bomba podłożona oko z jednym fragiem, jest również kolejny, chociaż ma tylko 16 punktów zdrowia, ale i Taz, i Minis chcą to odbijać od jednej pozycji. Taz jeszcze posiada zestaw do rozbrajania.
O, Kolisius. Zobaczmy, ile z tego wyciągnie. Oj, teraz jednak odwrócił się w złym momencie i wszystko w rękach Snaxa. Jeden na jednego, Taz po drugiej stronie. Snax jednak dosyć spokojnie, ale Taz był w stanie wygrać ten pojedynek. I to będzie czwarty punkt dla drużyny Aristocracy. Takich pojedynków będzie coś, tu jest sporo. Taz kontra Snax, tym razem jednak Taz z górą i na razie Aristocracy, które no, ma coraz lepszy rezultat. 4-0, ale jaki jest problem Aristocracy, bo na razie wydaje mi się, że powoli możemy o tym mówić. Samo wejście w rundę jest genialne. Z końcówką są zdecydowanie problemy i również tym razem podobny wariant widzieliśmy. No na razie jednak Virtus Pro nie ma swojego Lunatica, który właśnie mógłby to faktycznie do końca wykorzystać i zgarnąć w końcu pierwszy punkt. Plus taki, że akurat Virtusi wcześniej podłożyli bombę, również spowodowali wiele strat i oczywiście to była kolejna porażka z rzędu, więc nadal stać gracze Virtus Pro na to, żeby grać z karabinami. Tym razem jednak znaczy bez snajperki, no ale też pamiętajmy, że w tej poprzedniej rundzie akurat nawet nie był w stanie jej wykorzystać. Dycha, który na tej mapie gra rewelacyjnie, naprawdę. Dycha możemy chwalić i chwalić i szczerze to mnie trochę dziwi, bo przecież przegrał ten pojedynek ze mną. Myślałem, że nie będzie miał siły, a tutaj proszę, od rundy pistoletowej Dycha pokazuje, że on nadal te siły posiada i nadal będzie fragował zawodników Virtus Pro. A Virtus Pro chce zaskoczyć, wyjść bez niczego, ale to totalnie nie działa. Ralen, co on w tej sytuacji robi? Trzy fragi zdobyte, zostaje tylko oko, którego pozycja jest doskonale znana. No Aristocracy tym razem nie dość, że świetnie rozpocznie, to jeszcze perfekcyjnie zakończy. 5-0 VP bez podłożonej bomby. VP, który chce grać bardzo dynamicznie. No widać, że zupełnie inaczej niż w poprzednich spotkaniach, ale na razie to nie działa. Są ogromne problemy, żeby swojego rywala zaskoczyć, ale jeszcze Virtus Pro z pauzy taktycznej korzystać nie chce. Jest decyzja, żeby rozegrać rundę po eko. Sporo granatów po stronie Virtus Pro, lepsze pistolety, są również kamizelki, chyba po raz kolejny zobaczymy próbę ataku na ten bombsite A. Wcześniej właśnie wyjście bez niczego, ale Ralen zagrał perfekcyjnie. Mnóstwo eliminacji od niego, zobaczymy jak będzie teraz, bo właściwie Tasy pozostał sam pod tym bombsite'em. Ten na razie nie może za bardzo się odnaleźć, chociaż jest wychylenie i pierwszy frag właśnie dla zawodnika Arcy. Niewiele widać, więc myślę, że szansa na podłożenie bomby będzie spora. Okolicznie sobie właśnie tego dokonał, ale pamiętajmy o tym, że Virtus Pro już nie ma granatów. To są tylko pistolety, więc trzeba liczyć na jakieś zaskoczenie i Snax daje dwa fragi. Teraz jednak pozostaje sam i widzieliśmy, że już nie bardzo wiedział, co w tej sytuacji mógł zrobić. Trzy eliminacje od Minisa, po jednej Taz i Dycha, jednak Aristocracy zgarnia szóstą rundę z rzędu. No tak, ale już widać, że na eko, że coś powoli zaczyna się rozkręcać. No samo podejście też dosyć ciekawe, bo wiedzieliśmy, że udało się bez najmniejszego problemu zaskoczyć rywala, podłożyć bombę, no ale fragował tylko Snax i to było zdecydowanie tam zabrakło też amunicji, widzieliśmy. No na pewno, bo jednak jeżeli chodzi o ten pistolet, ogólnie każdy pistolet w tej grze, to jednak wiemy, że gdzieś te problemy z amunicją się pojawiają. Ale jednak Virtus Pro musi sobie radzić w bardzo trudnym położeniu i proszę bardzo, to robi Dycha. Do tego jeszcze próbuje skanować kolejnego rywala. Dorzucony jeszcze nieprzyjemny granat na pozycję oko. I już sam zawodnik Terro mocno poobijany właśnie za tymi paczkami. 33 punkty zdrowia u zawodnika Virtus Pro. Minis na pewno ma też te informacje. Swoją drogą Minis, świetne statystyki. 9 zdobytych fragów i jak na razie tylko jeden zgon. Podobnie Ralen. Akurat fragów ma mniej, ale no gracze Arcy ostatnio tak nie ginął, a granat znowu leci dobry. Tym razem akurat na pozycję Wegiego i to właśnie mógł wykorzystać Taz, chociaż Snax również był na posterunku i Snax jeszcze był w stanie wyeliminować Dychę. Mamy 3-3. Ralen, zobaczymy jak się zachowa, bo wydawało się, że będzie chciał zagrać troszkę bardziej odważnie, ale na razie ten spokój. W międzyczasie również Maus, który skrócił do McPay, to może być okazja, ale pytanie, czy dla niego, czy dla zawodników Virtus Pro. Jak na razie Maus może mówić o sporym szczęściu, ale jednak oko doskonale wiedział, że trzeba to wykorzystać, że wcześniej był poobijany rywal. Jeszcze pojedynek na galerii, Snax kontra Ralen. W międzyczasie Minis wyrównuje, a Snax cały czas się męczy z przeciwnikiem. Sam zawodnik Virtus Pro ma już tylko 2 punkty zdrowia, oko też jest poobijany. Ralen w końcu to wykorzystał i Minis, dobijając oko, kończy nam tę rundę. Ależ widać spore braki, jeżeli chodzi o pewność siebie w tym spotkaniu. No Virtus Pro, które no, mimo nie najlepszego startu w końcówce bardzo fajnie nadrobiło. No Snax na razie widać, że on w tych rundach jest postacią, która robi sporo. Virtus Pro, no właśnie, to tej przewagi nie był w stanie wykorzystać. Snax, który nie chciał walczyć z Ralenem, nie mam pojęcia dlaczego. Oko, który wręcz wszedł pod celownik. Także Virtus Pro na razie widać, że przez to, że no właśnie nie weszli dobrze w spotkanie, mają ogromne problemy z podejmowaniem decyzji. Stąd oczywiście ta pauza taktyczna. Też pytanie, czy
troszkę, mam wrażenie, niespóźniona ta pauza, bo już było widać takie przesłanki z 3-4 rundy temu, no ale jednak jest decyzja i akurat jeżeli chodzi o pauzy taktyczne, mam wrażenie, że XCOM Team miało je bardzo czytelne, w sensie po każdej pauzie grali bardzo szybko. Nie mam pojęcia, czego spodziewać się po Virtus Pro właśnie, kiedy skorzystają z pauzy. Myślę, że sami zawodnicy jeszcze też tego pojęcia nie mają, ale już za chwilę powinien jakiś pomysł do głowy wpaść, bo jednak wynik na razie pokazuje dominację od Aristokracji. Może i faktycznie na początku mieliśmy te rundy, w których Virtus Pro jeszcze powodowało stratę u rywala w końcówkach. Oczywiście żadnej rundy i tak się nie udało Virtusom wygrać, ale jednak to zaczyna wyglądać coraz gorzej, a coraz lepiej wygląda ta sytuacja ekonomiczna po stronie Aristokracji, chociaż dycha. No ten akurat o tym nie może powiedzieć, ale pozostała czwórka jak najbardziej swoją drogą Snatchi jeszcze bez zdobytego fraga. 0-0-7 u snajpera Virtus Pro. Z jednym tylko trafieniem Michu, 2 Wegi, Okolicznie z 4 i właśnie Snack najwięcej, o tym mówiłeś wcześniej, 6 zdobytych eliminacji, natomiast po drugiej stronie, po stronie Arcy na pewno musimy pochwalić Minisa, jak na razie radzi sobie fantastycznie, 11 fragów i tylko jeden zgon, a wiemy, że od dłuższego czasu właściwie snajper Arcy ma ogromne problemy, on potrafił zdobywać 2-3 fragi na całą połówkę, ale to jest inny Minis, tu jest Minis, który jest skuteczny i przez to też jego zespół radzi sobie tak dobrze w tym spotkaniu. Do tego, jak świetnie kontruje właśnie snajpera po drugiej ekipie, znaczy akurat pamiętamy, że wczoraj z XCOM Team na pierwszej mapie też nie błyszczał, ale w drugiej i w trzeciej, by nie powiedzieć, że sam to spotkanie wygrał. No, może druga mapa tak, pamiętamy, co robił z Vegim na Vertigo, no ale właśnie, dziś Vertigo nie będzie. Mamy Nuka i Traina i na razie o tego Traina, no musi martwić się Virtus Pro. Znaczy na pewno chciałbym pokazać właśnie, że to, co się działo wczoraj, to był po prostu przypadek i dzisiaj będzie dużo lepiej na Trainie, no ale Train to jest trzecia mapa, a na razie Virtus Pro na swojej ma te ogromne problemy. 0-7 aktualnie w ataku. No bo właśnie, bierzemy mapę, która z reguły jest zbalansowana. Chociaż poczekajmy, Tazi dycha proste fragi. Zagapił nam się Snatchi, bo dycha wskoczył sobie na budkę z biletami. Do tego jeszcze Maus, który chce się zrewanżować. No co się dzieje? Oko nie trafia rywala. Maus to wykorzystuje. Virtus Pro gra dużo gorzej niż przez te poprzednie 2 dni. Vegi nic nie trafia, Oko nic nie trafia. Co się dzieje? To nie jest to Virtus Pro, to jest Virtus Pro, które jak na razie nie ma pojęcia, jak się tutaj zachować. A przecież niedawno, bo jeszcze przed tą rundą, Virtusi skorzystali z przerwy taktycznej. Ale jak widać, ta przerwa taktyczna niewiele im dała. No właściwie dała tego jednego fraga, także fatalna runda w wykonaniu Virtus Pro. Znaczy wciąż bez fragów, akurat Michu sobie trochę statystykę poprawił, bo to właśnie on dał tego jednego fraga wcześniej, ale jakie to miało znaczenie, skoro w 9 rundzie gracze atakujący i tak muszą korzystać z tego dużego, z tego gorszego wyposażenia. Nie wychodził ten atak na bombsite A, więc może właśnie rush na bombsite B będzie czymś, co zaskoczy zawodników Aristokracji. Realen i Maus są na to gotowi. Maus jednak już myślał, że trafił rywala. Teraz dopiero jest ten frak, ale Realen nie zawodzi. W sumie 3 trafienia w tej rundzie od niego. I Snatchi tylko z jednym. Minis to kończy. 2 straty po stronie Arcy, ale jednak Virtusi i tak nie podłożyli bomby. No tak, jak na rundę, tylko wiadomo, że można było więcej, ale to jest ten pokaz pewności siebie. Minis wyjeżdża z USP w kuchni, gdzie po drugiej stronie jest Snatchi. Przecież taka strata snajperki i podniesienie przez Snatchiego mogłoby się zakończyć naprawdę źle, ale Minis o tym w ogóle nie myśli. On czuje, że jest na fali, on chce się strzelać, on chce szukać kontaktu z rywalem i na razie Aristokrat, który miał świetny plan na początek spotkania, ciągły skróty środka. Teraz też widać, że wystarczy jeden smoke i od razu Virtus Pro rozgrywa to dużo, dużo spokojniej. No właśnie, tylko spokój ratuje. Na razie chyba z Virtus Pro możemy tylko pochwalić Snaxa. On i na rundzie Eko fajnie walczył i w tych kolejnych radził sobie bardzo dobrze. Tak niestety koledzy mają ogromne problemy. Aristokracja korzysta bardzo mocno z tego rozpędu. No i Virtus Pro, które na spokojnie ten atak buduje. W końcu jakaś runda, gdzie do minuty 15 mamy 5-5. I sporo grantów po stronie atakującej. Ale Aristokracja ma pomysł na rozegranie tego pod rampą, tam właśnie dwóch zawodników tej ekipy. Dycha już na środku daje o sobie znać, Tas na rampie nie zawodzi, mimo że mocno oberwał, to jednak jeszcze zdążył się wycofać. Dorycony smoke i niestety dla Virtus Pro, ale po raz kolejny runda nie rozpoczyna się dla nich dobrze. Dycha czuje tę grę, chociaż w tym pojedynku gorszy od Vegiego. Snax też to wykorzystał. Mamy szybkie wyrównanie, 3-3 i Snatchi, który w końcu też zdobywa fraga z AWP. Przewaga jest po stronie atakującej. Myślę, że akurat Aristokracja może się tym mocno zdziwić, że była aż taka przewaga, a tutaj Virtus Pro może w końcu zgarnie swoją pierwszą rundę w tym spotkaniu. Vegi nie wychyla się od domku i tak bomba została już podłożona akurat na środek. Snatchi ma snajperkę, ale
Zobaczmy, że on cały czas gra dosyć blisko bombsite'u, jednak nie popełnia błędu Sniper Virtus Pro. I teraz wszystko w rękach Ralena, chociaż znaczy nie zawodzi. Trzecia eliminacja od niego i w końcu Virtus Pro wygrywa rundę, mimo że runda właśnie wcale się dla nich dobrze nie rozpoczęła. Dokładnie, ale potem efekt kuli śnieżnej Dycha, który nie trafił Wegiego, wykorzystuje to wszystko kolejne z kolegów, bo to Snipes zachodził akcję od schodów, później widzieliśmy, co się działo z Minisem, także bardzo fajnie, że Virtus Pro w końcu domknęło bombsite'a, bo wiemy, że no to jest przede wszystkim główna zagrywka aktualnej ekipy atakującej, czyli te podejścia pod bombsite'a z kilku stron naraz. Jeżeli to działa, no to cały ten atak powinien również działać. I zobaczymy, co tym razem rozegra ekipa Virtus Pro. Minuta 30 do końca, także czasu sporo, można sobie działać. No ale Dych, on w tym miejscu bardzo lubi grać. Na razie jednak jeszcze kontaktu nie złapał, ale już widzicie, zobaczmy, że rywale wchodzą mu wręcz pod celownik. To są zbyt proste fragi dla Dych. Na razie tylko jeden, Minis jeszcze będzie chciał pomóc, ale Dycha się wychyla i to są trzy eliminacje na środku od tego samego zawodnika. Niestety, ale VP po raz kolejny źle rozpoczyna rundę. Wcześniej jeszcze udało się jakoś to wszystko odwrócić, ale to nie była aż tak tragiczna sytuacja. W tym momencie 2 na 5, a widać, że Dycha idzie po Ace'a, ale tego Ace'a nie zdobędzie. Snagi był w stanie go zatrzymać, chociaż i tak Dycha poobijał snajpera Virtus Pro. Być może Ralen za chwilę to zakończy, chociaż ten gra bardzo mądrze i jeszcze nie chce się wychylać, mimo że przewaga jest spora po stronie Arcy, bo to jest aż 4 na 1. To jednak Ralen woli dawać tylko informację, że znaczy się nie wychyla, że on cały czas musiał być gdzieś pod rampą. I Minis doczekał się tego ostatniego zawodnika Virtus Pro, także 10 do 1. Na razie nie dowierzam. Zresztą nasi eksperci przed spotkaniem mówili, że szczególnie właśnie Hermes, że okej, to mogą być dwie mapy, ale raczej liczy na walkę, że to będą zacięte mapy, że tutaj zawodnicy będą mieli spore trudności. Na razie akurat to Virtus Pro o jakichś problemach może mówić, bo Aristokracji prawie, że nie ma żadnych. No oni te rundy rozgrywają naprawdę bardzo ładnie. Dycha teraz tylko z jednym trafieniem. 4 na 4. Wychyla się jeszcze z AWP Wegi, ale teraz też się zdąży zorientować, także woli wycofać się z pozycji reprezentant Arcy. Michu natomiast nadciąga i to jest łatwy frag dla zawodnika Virtus Pro. Zobaczymy, czy będzie w stanie wyciągnąć więcej, bo jednak Minis go zatrzymuje. Do tego jeszcze Maus i Ralen ustawiają się od własnego respa. Ta bomba przecież jest przy bombsite, także tutaj Virtus Pro nawet nie bardzo ma jak się wycofywać. Tutaj już trzeba atakować chyba do samego końca, ale na to właśnie czekają antyterroryści, a szczególnie Minis, bo ma naprawdę fajną pozycję po stronie VP. Nie ma smoke'a, ale Okolicious też może go za chwilę zaskoczyć i Minis zdecydował się na wyjście. To właśnie wykorzystał oko. No ale jednak Virtus Pro jeszcze nie podłożył bomby. Są spore braki, jeżeli chodzi o granaty i brak Snatchiego. No ale Wegi ma tą AWP, aby którąś z tych pozycji ubezpieczać. Tak, jest już decyzja, odsmokowana dżungla, co powinno ułatwić w podłożeniu bomby. Czy tak będzie, zobaczymy. Czasu coraz mniej, koledzy wcelowani w pozycję i Aristokracji, które na razie jeszcze reagować nie chce, no ale za moment na pewno coś ciekawego zobaczymy. Jest def, jest smoke, więc można kombinować. I Ralen, który daje wyrównanie, ale właśnie Wegi po drugiej stronie ma snajperkę, on też tutaj może mieć sporo do powiedzenia. Maus trochę zawahał się, czy tego smoke'a już teraz dokładać, czy może jednak lepiej go rzucić na bombę. No trzeba te decyzje podjąć, jednak Wegi nie zawodzi. To jest kolejny celny strzał od niego. Już 2 fragi w tej rundzie od gracza Virtus Pro. I Maus pozostaje sam, ale Wegi jednak wykorzystuje broń snajperską. I to on daje ten drugi punkt graczom Virtus Pro. Dobra końcówka. W pewnym momencie wydawało się, że na Aristokracji znowu zwycięży. Ale właśnie, to podejście Micha, później sytuacja 3 na 3 i Minis nie bardzo wiedział, co się dzieje. Dlaczego jest tak spokojnie? W końcu wszedł w okolice bombsite'u i z tego właśnie skorzystał oko. Końcówka świetna od Wegiego i po tej porażce Aristokracji decyduje się na pauzę taktyczną. No ale też wiadomo, że Virtus Pro wykorzystało kilka błędów rywala. TAS mega agresywnie, co jest bardzo rzadkim obrazkiem, bo jednak TAS to jest chyba ta najbardziej cierpliwa osoba. On potrafi mieć 3 fragi, gdzie koledzy po 15 w terro wygrywając 7-8-0, bo on nie musi mieć tych fragów. Tak tu widać, że w tym meczu chyba chce coś udowodnić, chce po te fragi wychodzić i Michu to wykorzystał. W samej końcówce też Minis, który no nie popisał się dokładnością i to wszystko pozwala ekipie Virtus Pro zgarnąć ten kolejny punkt, wynik 10-2 i Aristokracji, który już powoli musi martwić się o swoje finanse. Zobaczmy, że TAS rozgrywa tę rundę tylko z pistoletem maszynowym, ale jednak pozostali jeszcze wyglądają nieźle. Snajperka w rękach Minisa, do tego 2 AUGi M4 u Dycha, ale jednak spore braki
w granatach, nikt nie ma również defa. A kto wie, czy ten nie przyda się podczas rozgrywania tej rundy. Na razie jednak spokój na mapie. Akurat też takich rund oglądamy w tym spotkaniu bardzo mało. Właśnie ten pierwszy kontakt raczej szybko był nawiązywany. I to nie zawsze za sprawą Virtus Pro, ale przecież mieliśmy te wyjścia chociażby od Arystokracji na środku. Oni skracali te pozycje i na szczęście dla nich też wychodzili z tego obronną ręką, bo dawali sobie te pierwsze fragi. Raz też wyjście dychy. Najpierw pierwszy frag, za chwilę wychylenie pod okienko i dwa kolejne. Także robi co może i na razie to też przynosi świetne rezultaty. Tymczasem Michu już radzi sobie z Rallenem. Virtus Pro z fajną pozycją, opanowana galeria, ten pokój z drabinką, do tego domek B. Także chyba wiemy, czego się spodziewać w tej rundzie, ale jednak Arcy nadal ma dwie osoby pod tym bombsite'em, w tym Minisa grającego za WP. No ale jednak czasu coraz mniej, trzeba troszkę pokombinować. No i w sumie zobaczmy, że dosyć ciekawy pomysł serwują nam zawodnicy atakujący, chociaż Snatch właśnie obrywa od Mauza 35 sekund do końca. Czekamy na dalszy plan działania akurat, jeżeli chodzi o ekipę Virtus Pro. Tak widzimy, że oni są gotowi i Vegi wygrywa kluczowy pojedynek. To samo robi Snacks i za moment Minis, który będzie musiał to wszystko ratować, ale sytuacja jest piekielnie trudna. Przewaga dwuosobowa dla graczy atakujących, chociaż Vegi wchodzi po celownik Minisowi. No ale jeszcze na Mauza czeka bardzo nieprzyjemna niespodzianka, chociaż on słyszy oko. Ten jednak będą nie popełnia i pozycja Minisa jest doskonale znana. Minis, który teraz musi myśleć tylko o tym, żeby zachować broń, bo właśnie powiedziałeś, że Arystokracja ma już kłopoty ekonomiczne po tej wcześniejszej porażce. Także Minis, no jednak nie da rady, świetny strzał od Micha na sam koniec. Również podniesiona snajperka przez zawodnika Virtus Pro, 10-3 i właściwie patrząc na to, co się dzieje, ogromne szanse dla Virtus Pro na to, żeby jeszcze wyprowadzić ten wynik na 10-5. W 14 rundzie Arystokracji rozegra Echo. Tutaj tylko minimalne zakupy. Zobaczmy, z jakim dodatkowym wyposażeniem znalazł się Rallen. Do tego lepszy pistolet u Mauza, ale raczej trudno będzie zaskoczyć graczy Virtus Pro. Natomiast Michu czuje się bardzo pewnie. To jest właśnie ta podniesiona snajperka i wcześniej Michu też dał tego entry fraga. Akurat miało to miejsce w tym pokoju z drabiną. Tym razem złapany dycha, garający w okolicach łącznika. No ale też tym razem właśnie Arystokracji nie powinno stanowić aż takiego problemu jak wcześniej. Michu, świetny kolejny strzał. Wydawało się, że Minis będzie tą niespodzianką, ale gracz Virtus Pro jeszcze zdążył z reakcją i bombsite B czysty. Tutaj spokojnie można kłaść bombę i wygrywać czwartą rundę. No, ekipa Arystokracji się rozluźniła przez pewien moment i teraz no tylko cierpią z tego powodu, bo właśnie muszą rozgrywać rundę Echo, mimo że chcieliby wrócić do tej maksymalnej koncentracji, no to jednak ta broń im nie pozwala. Chociaż Rallen ciekawie wykorzystuje swojego Zeusa. Także zawsze jakiś tam frag zdobyty, tylko szansa nawet na zachowanie dwóch broni akurat, jeżeli chodzi o graczy CT i faktycznie taki jest plan. Więc zawsze coś, chociaż mam wrażenie, że Vegi chyba chce to wszystko rozbić. Świetne wychylenie z okna, pozycja Taza. Za moment chyba też spodziewana. Przecież Michu Taza zauważył, mimo to jeszcze tego wychylenia nie ma. I nie spodziewają się Taza rywale w tym miejscu. No ale gdzie jest ta broń? Co musi zrobić Taz, żeby ją podnieść za moment? Wszystko będzie jasne. Tak Taz nie daje rady, bo oczywiście mieliśmy podgląd na tą akcję. Także bez zachowanej broni Arystokracji w rundzie 15. Ale jednak są teraz te finanse, więc będzie można postawić opór i zobaczymy, czy faktycznie tak będzie, bo Virtus Pro zaczęło rozgrywać to jeszcze lepiej, mimo że od wcześniej były ogromne problemy. Wcześniej wydawało się, że w ogóle nie będzie podejścia, ale właśnie to może jakieś minimalne rozluźnienie zawodników Arcy spowodowało, że ten wynik zaczyna się zmieniać, chociaż w ostatniej rundzie Taz gra bardzo odważnie. Znowu jest ten skrócony środek, jak na razie jednak tylko jeden frag dla zawodników Arcy. Snatchi i Michu odpowiadają, jednak z tej agresji Arystokracji nie może się cieszyć. Był ten pierwszy frag, ale za chwilę właśnie dwa kolejne dla zawodników Virtus Pro. Brak dychy, brak Taza. I Virtus Pro, które nie dość, że ma przewagę jednej osoby, to do tego ma mnóstwo czasu i Arystokracji, które jasne, gra z karabinami, ale tylko jeden flash u Minisa. Mouse sam na bombsite B, więc nie wiem, co musiałby zrobić ten zawodnik, żeby jeszcze dać szansę pozostałej dwójce. No to będzie bardzo trudne, jeżeli Virtus Pro zaatakuje tą częścią pozostałą swojego składu. Cztery osoby, cztery od domku. Mouse musi sprawdzać również galerię i to może go za chwilę zgubić, chociaż nie, daje tego pierwszego fraga. Sytuacja nam się wyrównuje, ale Snacks już za bombsite'em. Mouse wychylony, chociaż Snacks jeszcze mocno oberwał. Do tego Minis tylko 17 punktów zdrowia, ale pamiętajmy, nie ma tego defa. Snatch i dobry strzał i Rallen
samotnie, który prawdopodobnie nawet dobrze do bombsite'u nie podejdzie, chociaż teraz brak od niego, ale na tym koniec. Virtus Pro zgarnia 5 punkt. Udany powrót Virtus Pro, bo jednak sam początek wyglądał beznadziejnie. Snatch nawet i w pewnym momencie miał statystyki 0-0-7. Tak, no zaczęło to wszystko z czasem działać, przede wszystkim wykorzystywanie pojedynczych błędów rywala, czy nadmierna agresja, czy też nietrafianie, nieumiejętne wykorzystywanie swojej pozycji i później Virtus Pro, który już mogło spokojnie swoją grę kreować. Także oni musieli się przełamać i Arystokracja taką okazję im dało. Przecież to był wynik 9-0. To było 10-1 nawet w pewnym momencie, ale te ostatnie rundy właśnie były wygrywane przez Virtus Pro. Oni tego bardzo mocno potrzebowali. I teraz pytanie, czy sam start również będzie udany dla drużyny Virtus Pro, bo jednak przegrana pistoletówka i gra w CT, oj, to może boleć. A my widzimy kibiców i Virtus Pro, i kibiców Arystokracji. Ciekawe, których jest więcej, Kuba, jak myślisz? Kto za Arystokracji na miejscu? Virtus Pro. Virtus Pro, wiem. Virtus Pro, jednak, także Arty się budzi. Także mamy ten podział, Kuba, myślę. Mamy ten podział wśród kibiców. Tak, zobaczymy, czy w tym meczu będziemy mieli podział, czy potrzebna będzie dogrywka w tym spotkaniu, bo jednak obie ekipy będą grały tak równo. Na pewno chcielibyśmy zobaczyć świetne spotkanie finałowe, bo te półfinały nam dostarczyły wielu emocji, dlatego tak, szczególnie finał nie może być gorszy. Pierwszy półfinał dostarczył wielu emocji, wiadomo, drugi też, ale jednak tam raczej ekipy, które dominowały, miały ogromne problemy, żeby wykończyć, no ale jednak gdzieś tam lepiej wyszli na tym wszystkim zawodnicy Arystokracji. No sami wykończyli, a Aktina Pak nie była w stanie tego zrobić na Nuke'u. Zdecydowanie tak, no ale my możemy wracać do spotkania, wynik 10-5. Połowa numer 2 właśnie się rozpoczyna i Virtus Pro, które bardzo mocno potrzebuje tej pistoletówki. No bez niej mogą pojawić się spore problemy, tak jeżeli zobaczymy ustawienie ekipy Virtus Pro. Oj nie. Oj, tu nie ma rewelacji, tylko Snax gotowy, żeby to wszystko jakoś odbijać. Snax na razie chce się strzelać, ale może mieć kłopot, żeby w ogóle stąd zwiać i Dycha to był w stanie wykorzystać. Pierwszy szybki frag dla zawodnika Arystokracji, momentalnie też zajęty bombsite B. Regi jeszcze dosyć odważnie, Rallen po drugiej stronie, ale przecież Arcy jest poustawiane. Mimo to Vegi się wychyla i daje tego fraga, ale od razu rewanż od Rallena. Do tego też zawodnicy Virtus Pro, którzy postanawiają odbijać to głównie od galerii. Tam właśnie dwie osoby, Okolicious wyrównuje, także jest ta walka, jest ta szansa dla zawodników Virtus Pro. Maus jednak fraguje, podobnie Minis i Michu ma tylko 6 punktów zdrowia. Musiał to wykorzystać Maus, także druga runda pistoletowa na tej mapie wpada do kieszeni Arystokracji. Oj, jestem ciekaw, jaki wariant zastosuje drużyna Virtus Pro, bo jednak sama sytuacja jest bardzo zła. No przecież oni wcześniej potrafili dominować swoich rywali, akurat jeżeli chodzi o wygrywane pistoletówki. Tutaj jednak tego zdecydowanie brakuje przeciwko Arystokracji, ale jest plan. Jest decyzja, żeby rozegrać to wszystko z bardzo mocnym wyposażeniem. Co ciekawe, nie ma osoby, która by zostawiła nawet 500-600 dolarów. Każdy zakupił prawie że do zera, nie licząc Micha. Mega ryzykowna opcja, zobaczymy, czy skuteczna, bo Virtus Pro wiemy, że potrafi. Znaczy, jak na razie... Właśnie, pewnie też myślisz, że mocniej obił rywala. 77, to jest nic akurat. To już go Rallen mocniej obił. Właściwie podczas tej wymiany Snatchy powinien tyle obrażeń zadać, a nie tyle zostawić, więc... No nie był to zbyt udany strzał od zawodnika Virtus Pro, ale jednak może później jeszcze uda się wykorzystać... Czy drugą snajperkę, te u Snaxa, może te pistolety, na razie jednak i Vegi i Oko. Mają minimalne kłopoty. Dycha już łapie zawodnika Virtus Pro. Jest przewaga liczenia po stronie Arystokracji. Dycha, który nadal spodziewa się kogoś grającego bardzo blisko tej rampy. I słusznie, bo Okolicious był na miejscu, ale jednak Arystokracji odpuszcza sobie tę pozycję. Jedynie na środku zostaje Rallen. Ale pozostali koledzy mają inny pomysł, bo doszło do przegrupowania. Prawdopodobnie zobaczymy podejście pod ten bombsite B, ale Rallen też może sporo namieszać. Na B jednak trzech zawodników Virtus Pro, także kto wie, jak ta runda jeszcze będzie przebiegała, ale jednak Arystokracji wchodzi łącznikiem. Jednak to będzie to podejście na bombsite A, a ten czysty, także Virtus Pro raczej nawet już nie powinno tego odbijać, a myśleć tylko o tym, żeby zachować te snajperki, te lepsze pistolety. Natomiast Rallen jest innego zdania, ten jeszcze chce powalczyć. Okolicz jest na plecach Minisa, już go mocno obił, może uda się to wykorzystać. No, w ten sposób na razie nie, Minis jednak jest w takiej pułapce, bo ma rywala na plecach, a jednocześnie ma również rywali
Na bombsite B Rallen przychodzi jednak jako wsparcie, także brawa dla niego za tego fraga, bo no wiemy, że w Aristokracji ma teraz te pistolety maszynowe i warto będzie zarobić jeszcze więcej na rundy następne. Przede wszystkim zabrać to, co dobre rywalowi, bo jednak mógłby z tą bronią stanowić spore zagrożenie w kolejnej rundzie, a tak gdzieś tam zminimalizowali to sami zawodnicy. Tak poczekajmy, czy jeszcze jakieś fragi tutaj przypadkiem nie polecą. Mamy tą końcową walkę. Tam Michu już jest o połtaza, ale jednak co najważniejsze dla VP. Dwie bronie zachowane na naszych ekranach. Jeszcze powtórka najlepszych akcji. Rallen, który standardowo, jak to on domyka akcję od plesów. Akurat wraz z zawodnikami Aristokracji oglądaliśmy finał League of Legends Mistrzostw Polski i Rallen mówił właśnie, że grał w LoL'a. Zapytałem się, na jakiej pozycji, wtrącił się Minis, mówiąc pewnie na lurku, bo on cały czas by tylko domykał od pleców. I faktycznie teraz takie domykanie od pleców mieliśmy, a sam Rallen mówił, że w LoL'u grał na dżungli. No i też, jak się dobrze orientuję, to Devil's One wygrała. Przecież Rallen też reprezentował tę organizację, także wszystko się tam zgadzało. Na razie też wynik dla Arcy się zgadza, bo to jest 12-5 i tym razem nie Rallen, a Minis daje tego fraga, ale Virtus Pro przecież rozgrywa taką rundę eko. Akurat jest ten scout i kamizelka po ich stronie, ale obawiam się, że to będzie za mało. Na razie pewne wejście drużyny Aristokracji. Już 3 zdobyte eliminacje, bombsy ta odpuszczony, chociaż i Snacks i Michu jeszcze dali o sobie znać. Michu samotnie, 3-1, no mniej więcej wiedzą rywale, gdzie się go spodziewać. Kamzelka, pistolet, smoke, no i jeszcze mogą powalczyć o jakieś fragi, ale jednak Taz nie zawodzi. 10 zdobyty frag przez Taza, 13-5 Virtus Pro, które musi zacząć wygrywać rundy, jeżeli ten miraż faktycznie ma być emocjonujący. Bo oczywiście było kilka takich fajnych rund, ale jednak od początku tego spotkania oglądaliśmy dominację Aristokracji. No Virtus Pro, które zaryzykowało, wiemy doskonale, że tam nikt nie zostawił sobie więcej pieniędzy. To na przykład oznacza, że Znaczy będzie to wszystko teraz rozgrywał bez kamizelki. Czy to będzie miało jakieś znaczenie za moment? Dowiemy się, bo no, równie dobrze jest naszemu nawet ta kamizelka się nie przyda. Tak Aristokracji, oni uwielbiają szybko zakończyć to spotkanie. Oni na początku wysypują się z najlepszych pomysłów. I właśnie to jest problem Aristokracji, że później, kiedy rywal zaczyna gonić, nagle gdzieś tych pomysłów brakuje. Także na pewno taka pierwsza runda na fullu to jest taki smaczek dla osób, które cenią sobie ciekawe zagrywki. Właśnie, jeżeli chodzi o ekipę Aristokracji, no na razie lecą pierwsze grunty przede wszystkim w okolice środka. No osoba też nie bez powodu cały czas gotowy jest w okolicach rampy. Mega spokojny schemat Aristokracji, który chyba chce nam pokazać, że pokaże nam swoje zagrywki z Proligi. Masa fejkowania, bo jednak w poprzednim meczu Aristokracji był bardzo luźny styl. Nie było zbyt wiele gry taktycznej, tutaj jednak Aristokracji chyba to, co najlepsze zostawiło właśnie na wielki finał. Trzeba to będzie jeszcze wykorzystać. Na razie bez eliminacji w tej rundzie, ale Arcy z opanowanym środkiem. Snacks jednak się zorientował i to jest łatwy frag od niego. Dodatkowo jeszcze wchodzi pod celownik Taz i Snacks, który naprawdę ładnie walczył. Dwa zdobyte fragi, do tego też mocno obity dycha, ale jest taki problem, że zawodnicy Aristokracji i tak już przejęli bombsite B. Bomba na swoim miejscu, do tego Minis, który daje tę przewagę. Mamy 3-2, a Vegi znaczy od jednej pozycji tutaj smoke, flash, brak zestawu do rozbrajania i jeżeli Aristokracji nie wychyli się, to spokojnie tę rundę będzie można wygrać. Vegi w razie jeszcze niepewnie, dopiero teraz dorzucony granat, a Minis ma spore problemy, ale jednak było wsparcie od kolegi. To chyba jest punkt dla Aristokracji. Znaczy, nie ma czego tutaj szukać. Trzeba wijać, trzeba zachować swoją snajperkę. A to oznacza, że jednak Aristokracji nie dość, że wygrało tę drugą rundę pistoletową, to udało się również wygrać pierwszego fulla, gdy rywal go rozgrywał. To jeszcze w bardzo fajny sposób, bo z dwoma stratami. Oczywiście jest jeszcze plus dla Snatchiego, dla gracza Virtus Pro. Zachowana snajperka, no ale przy takim wyniku to naprawdę za chwilę może nie mieć w ogóle żadnego znaczenia. Jeszcze dwie słyszymy. Kibice się domagają. No ale co im to da? 14-7 dla Virtus Pro, oni powinni krzyczeć jeszcze 16-5 Kuba im to da. Jeszcze a, bo to kibice Aristokracji krzyczy. Tak jest. W przypadku Virtus Pro to byśmy musieli krzyczeć jeszcze 11, ale za dużo sylab ma 11, więc wydaje mi się, że to teraz Virtus Pro nie ma co zrobić robotę, by kibice mogli ich później dopingować. Właśnie, jeszcze dwie. Dokładnie. Czy to się uda, zobaczymy, bo jednak udało się tą broń zachować. Także może uda się to jakoś wykorzystać. Na razie jednak no są te minimalne problemy. Famas u Micha z taką samą bronią okoliczy salę. Jednak Aristokracji nadal rozgrywa to bardzo spokojnie po swojemu. Po prostu oni wiedzą, że rywal nie czuje się w tym spotkaniu pewnie. Przy takim wyniku trudno, żeby akurat Virtus Pro czuło tę grę, bo tego po prostu nie ma w tym wielkim finale. Oczywiście sam powrót nadal jest możliwy, ale
mało prawdopodobny, znaczy tylko obija Ralena. Tam gdzieś trafiony po nodze, 16 punktów zdrowia u niego, ale nadal bez fraga dla snajpera Virtus Pro. Też pamiętajmy, że właśnie Snatchy tę broń zachował z poprzedniej rundy. Dycha już szaleje na środku i dycha, daje tego pierwszego fraga. Na szczęście jednak Snatchy rewanżuje się, ale dokładnie to samo zrobił Ralen. Także Arcy nadal ma tę przewagę, chociaż bombsite, a jeszcze dwie osoby, oko z jednym trafieniem. Vegi zostaje teraz sam. Maos na razie nie chce się wychylać, próbuje skanować rywala i to wychodzi mu na razie średnio. Vegi cały czas się fajnie trzyma, a czasu dla Arcy jest coraz mniej. Do tego Maos mocno bity, raczej będzie czekał na wsparcie od Ralena, tylko że Ralen też za bardzo nie chce podchodzić i może nie będzie musiał, chociaż ten strzał niecelny i to wykorzystał Snax. Wszystko w rękach Mausa, ale nie tym razem. Virtus Pro jednak zgarnia tę rundę. Wymiana Ralena ze Snaxem była kluczowa dla przebiegu tej rundy. Bardzo fajnie rozgrywał to Maus. Jego zadaniem było cały czas mieć mniej więcej informacji, gdzie jest jeden rywal. Okazuje się, że nawet miał informację, gdzie jest dwójka rywali. To Ralen chciał wykorzystać, ale jednak bardzo szybko chciał zareagować ze względu na to, że jednak miał bardzo mało punktów zdrowia. No ale jednak ta reakcja już nie była zbyt dobra, była zdecydowanie zbyt szybka i to już wykorzystał Snax, który właśnie później zdążył przerotować i dzięki temu na spokojnie wykorzystali to już sami zawodnicy Virtus Pro. 14-6. No ale Arystokrasy, który oczywiście cały czas ma pieniądze, to jest ten ich największy plus. Przerwa taktyczna od tej drużyny. Tak, no tak jak mówię, oni, ich zadaniem, bo w każdym meczu, co się ogląda, to jest przede wszystkim jak najszybciej wykończyć spotkanie, bo to jest największy problem Arystokrasy, nawet już wracając do bezpośredniego spotkania Arystokrasy Virtus Pro na trainie. Też Arystokrasy nie mogło wykończyć, dlatego są te szybkie reakcje, dlatego sporo jest właśnie tych pauz taktycznych, żeby zrobić to jak najszybciej. Pro! I wracamy, do spotkania Arystokrasy, już gotowe. Cały czas są te karabiny, Minis grający z AWP wcześniej, gdy grał po stronie broniącej. Na pewno mogliśmy go chwalić, to była naprawdę świetna postać. Zresztą nie tylko on, właściwie cały skład Arystokrasy. Przecież przewaga po pierwszej połówce była spora, wynik 10-5. Do tego też wygrana druga runda pistoletowa przez zawodników Arcy. Ale dajmy szansę również graczom Virtus Pro. Wcześniej się popisali, byli w stanie powstrzymać podejście rywala. Może i teraz będzie podobnie. Na razie jednak odsmokowane te pozycje, więc Tas i partnerzy spokojnie mogą rozejrzeć się po bombsite. Spokojnie będzie można wejść i podłożyć bombę, chociaż czy aby na pewno. Michu podsadzony, ale ten tylko z jednym fragiem. Do tego jeszcze Ralen i Maus fragują, także tym razem to Arystokrasy z jednym graczem więcej. Oko, który nie chce się wychylać, on tutaj czuje, że może być problem, natomiast Vegi zdobywa bardzo ważnego fraga. Okolicznie jednak też się pokazuje i wszystko szybko się zmienia. Virtus Pro znowu może zwyciężyć, ale ważne, żeby to wszystko uspokoić, bo Snax też nie czuje się aż tak pewnie, zaczyna rozglądać się zupełnie gdzie indziej. Podobnie też Vegi, który ma pomysł na siebie w tej rundzie. Odpuścili gracze VP, ten BSA, ale jednak ani Ralen, ani Minis nie mają granatów. Ważny pojedynek. Vegi. Jednak Vegi odwrócił się w dobrym momencie i niestety, ale Minis zapłacił za to życiem. Wszystko w rękach Ralena, z tym, że ten widzimy jak się ledwo trzyma w tej rundzie, także szanse na zwycięstwo będą bardzo, bardzo małe. Musiałby się popisać tak jak wczoraj Snax, ale nie, nic z tych rzeczy. Vegi trafia po raz trzeci, jednak Virtus Pro zgarnie kolejną rundę. No tak, tutaj najważniejsza wymiana to zdecydowanie była ta Minisa, nie odwrócił się w dobrą stronę, nie sprawdził pozycji dokładnie, ale też trzeba pochwalić sami zawodników Virtus Pro, to był bardzo fajny wariant, aby podsadzić się nad tym smokiem. Co najważniejsze, osoba podsadzająca Micha nie stała cały czas w tym miejscu, tylko kiedy Michu oberwał, od razu zwiewała, bo to było wręcz pewne, że zacznie nam się kolejne skanowanie. Także to wszystko pozwoliło już na spokojnie rundę wykończyć, mimo braku smoka, no ale jednak Ralen był bardzo mocno pobijany. To w sumie tak nie miało żadnego znaczenia, bo przecież Vegi trafił prosto w heada. A na razie Snatchy, Vegi Snatchy raz jeszcze. Świetna kontrola środka w wykonaniu VP. Oni też są w stanie w CT pokazać jakąś miazgę i no właśnie Arystokrasy te ich problemy z wykończeniem spotkania. Kto wie, czy właśnie tak nie będzie przebiegał wielki finał. Na pewno w tej rundzie Virtus Pro musiało pokazać moc, jeżeli ten powrót ma się udać. Tym bardziej, że Arystokrasy rozgrywało tę rundę z pistoletami. Jeszcze pozostał jeden w rękach Mausa i proszę bardzo, świetny strzał od niego. Michu na ziemi, będzie okazja dla zawodnika Arcy na to, żeby podnieść lepszą broń.
Zbliża się kolejny z antyterrorystów, Maus. Może mieć o tym pojęcie teraz już na pewno, ale jednak nie wiem, czy Virtus Pro powinno aż tak ryzykować, chociaż zdecydowali się na to Virtusi. Ostatecznie dwie straty spowodował zawodnik Arcy, ale i tak Michu ma cały czas ponad 5000. Akurat Wegi mógł nieco narzekać, więc ten dostanie jakiś karabin od kolegi. Co to znaczy? Jest dobrze i Pink Floyd chyba widzę na koszulce. 14 do 8. Nadal 14 rund po stronie Arystokracji. Oni już na pewno chcieliby to wszystko szybko zamienić. Na 15 punkt. Za chwilę na 16, ale jak na razie nie ma tej okazji. Na razie to Virtus Pro radzi sobie dobrze. Znaczy agresywnie, ale niestety snajper Virtus Pro zapłacił za to życie. Plus taki, że Okolicznis był w stanie się zrewanżować momentalnie. Maus i tak się spodziewał, że ktoś na tych schodach będzie, mimo to nie dał rady. A Dycha chciał wykorzystać zamieszanie pod bomb sejtem, ale to totalnie nie zadziałało. No liczył, że skoro jest agresja przy rampie, to może i przy środku coś się dzieje, bombset będzie bardziej odpuszczony. Nie tym razem, to była indywidualna zagrywka Snatchiego, czego Dycha nie przeczytał. Także mimo nie najlepszej reakcji Snatchiego, mamy i tak przewagę dla drużyny Virtus Pro. Ale wiadomo, że Arystokracji lubi rozgrywać to wszystko mocno kombinacyjnie. No i nawet są w stanie w takiej sytuacji 3-4 wygrać. Zobaczymy, jaka będzie ich ostateczna decyzja. Na pewno ciekawi kontrola mapy w wykonaniu Oko, bo jednak też widać, że koledzy będą bardzo szczelnie bronili jeden z BS-ów. Michu gotowy z bardzo łatwym fragiem. Michu teraz jednak się nie może wcelować i to wykorzystał Minis. Ale jednak na momsajcie wciąż czeka Snax. Był również Wegi, także końcówka bardzo łatwa dla zawodników Virtus Pro. No może Michu mógł nieco lepiej zagrać właśnie, jeszcze zdobyć tego jednego fraga, ale właśnie koledzy byli blisko, także generalnie nic wielkiego się tutaj nie stało. I to jest powtórka tej akcji. Michu, który najpierw dziś oddawał strzały w kierunku Minisa, za chwilę w kierunku Taza oczywiście, miał asystę, ale sam jednak swoje życie oddał. Kolejna porażka Arce i kolejna przerwa taktyczna tej ekipy. No w tym momencie oglądamy naprawdę bardzo ładny powrót graczy Virtus Pro i istotne jest to, że właśnie jeszcze nie dali tej 15 rundy rywalowi. To by mogło sporo zmienić. Tak, 15 runda zawsze sporo zmienia. A tak powiedzmy sobie szczerze, że no w najgorszym wypadku jeszcze Virtus Pro może ewentualnie grać na remis. Na Arystokracji też doskonale wie, że jeszcze nie ma choć tej, powiedzmy, nagrody gwarantowanej. Nie ma tej nagrody pocieszenia. Więc gdyby cały czas przegrywali rundę, no to jednak mogli nawet i tego Miraża przegrać mimo świetnego startu, mimo tak szczelnej gry w CT, mimo wyniku 9-0. No jednak Virtus Pro od dłuższego czasu wraca świetnie, sami też pokazują kawał dobrego CS-a. No to też jest ciekawe, że akurat Maus otworzył rundę, a mimo to Virtus Pro miał przewagę, a nie właśnie Arystokracji, bo i Maus nie zdążył się ewakuować, mimo że się spodziewał kogoś na schodach. To był świetny strzał od oko, tak później Dycha, no też przesadził. 14-9, runda po eko rozgrywana przez Arystokracji. Czekamy, z jakiej zagrywki skorzystają sami zawodnicy, bo granaty już lecą. Ale Wegi oko gotowi na to podejście, do tego rotuje Snatchi za WP. Jak na razie Okolisz jest jednym flagiem, chociaż sam ma biało i to być może wykorzysta TAS. Jeżeli nie on, to Maus wyrównuje, ale właśnie pozycja Wegiego może być sporą niespodzianką. TAS z karabinem, na razie nikt tego położenia nie sprawdza i Wegi w końcu to wykorzystał. Dwa fragi od niego, był prawie blisko, żeby tego trzeciego fraga zdobyć, ale jednak jak nie, o to Michu to kończy, także dwie straty u Virtusów, ale po raz kolejny wytrzymują to natarcie od Arystokracji. Wykorzystanie pozycji, raz jeszcze akcja Wegiego. Zresztą koledzy też mieli informację, tu Arystokracji nie kombinowało, tutaj było wejście momentalne na bombsite. 14 do 10. Znowu karabiny u Arcy, ale Virtus Pro jest na fali. Virtus Pro już od kilku dobrych rund czuje to spotkanie, czuje tego Miraża, czuje tę obronę i oby tak dalej, bo naprawdę wierzę w ten powrót. Może nawet dojdzie nam do dogrywki na pierwszej mapie. Kto wie, Arystokracji na pewno o niej nie myśli, na pewno Arcy chciałoby jej uniknąć, ale trzeba się jeszcze o to postarać, a jak na razie Arcy po prostu nie potrafi zagrać aż tak dobrze, żeby w końcu zgarnąć ten 15 punkt. No i Okolicznis, który niczym Dycha chce poczuć się pewnie. Dobre wychylenie, frag zdobyty. Kolejna próba, ale tym razem no właśnie Dycha był przygotowany, aby się zrewanżować. To też zobaczmy, jaką informację oznacza dla ekipy Virtus Pro Dycha. Z reguły zawodnikiem, który operuje pod bombsite B, to chce wykorzystać Snax. Od razu
ciekawa, zajęta pozycja, masa informacji o tym, gdzie rywal prawdopodobnie będzie atakował, no ale jednak samo sobie nie wygląda zbyt dobrze dla Virtus Pro. Wegi, który musi się przedzierać przez tego smoka, to jest bardzo ryzykowna opcja. Zobaczymy, ile Wegi z tej sytuacji wcieli, bo w sumie koledzy jeszcze pomagają od Gali. Wegi jednak tylko z jednym fragiem i teraz wszystko w rękach Snatchiego. Snatch jednak nie popełnia błędu, snajper już znalazł się na rampie, mamy dwóch na dwóch, chociaż wydawało się, że jednak Wegi wyciągnie więcej z tej swojej pozycji. Do tego Snax może być niespodzianką. On jeszcze w tej rundzie nie fragował, by nic jego kompletnie nie spodziewał. Maus pozostaje sama, przecież Snax złapał Binisa, który niósł bombę, także problemy są naprawdę poważne, jeśli chodzi o Mausa. Do tego za chwilę Snaci może być na niewygodnej pozycji. Snax nada blisko smoka, ale Maus go tam zauważył i Snaci, który zaznaczy obecność. Maus jednak nadal chce walczyć pod tym offside'em, a i Snaci z tego skorzystał. Drugi frag od snajpera Virtus Pro. I nadal jest ta szansa, nadal Virtus Pro wraca do spotkania. Kolejne rundy, które wyglądają bardzo podobnie, czyli Arystokracji, które no, przez moment buduje sobie nawet i przewagę. Mieli trzech na dwóch, no ale właśnie, Snatch miał świetną pozycję, do tego Minis nie spodziewał się Snaxa. Reakcja była zbyt wolna, pozycja rywala zbyt zaskakujące i Snax, który od razu wykorzystuje informacje właśnie o położeniu swojego rywala. Namierzyli dychę, od razu skrócony domek B i wyobraźcie sobie, że Snax byłby 10 sekund spóźniony z reakcją. No, wcale by Virtus.pro tej rundy nie wygrało, także to na pewno się cieszy, że sami zawodnicy właśnie korzystają z tych informacji, które na pewno dostali przed meczem od swojego trenera. Ja liczyłem na Maza jeszcze, że będzie rotacja na B przez dżunglę. On chyba też nie czuł, czy ma czas. Około 20 sekund, tak. A, czyli się pozgada bombę, także on uznał, że jednak może być, mieć z tym problem, chciał prostej walki. Tak Arystokracja korzysta z ostatniej, czwartej pauzy taktycznej. Wysypali się już ze wszystkich. Często taki moment porównuje się do piłki nożnej, że czasami gdzieś tam trener zostawia sobie tą jedną zmianę, bo jak będzie dogrywka, to może warto z niej skorzystać. Tutaj też może, jak będzie dogrywka, przydałaby się jakaś pauza. Tak tej pauzy już Arystokracji nie ma, ba, Arystokracji chciałby się powiedzieć, że od 70 minuty nie ma już żadnych zmian, także bardzo ciekawy wariant, szybko wysypali się właśnie z tych opcji na konsultacje z trenerem i ogólnie, aby jeszcze chwilkę odetchnąć, bo teraz już żadnego oddechu nie ma, chyba że oczywiście Virtus Pro z takiej pauzy skorzysta. No kiedy przyjdzie ten 15 punkt do Arystokracji, kto wie, czy VP faktycznie tego nie zrobi. Tak na razie poczekajmy, bo lecą te pierwsze granaty i co ciekawe, Ralen, który miał bombę, zajmował się walką na środku, by był jakiś skrót, mogłoby to się dla niego, jak i dla całej drużyny, bardzo źle skończyć. Ale jednak już dołącza do swoich Ralen i tym razem podejście na ten bombsit, a chociaż pamiętajmy, że Arystokracja gra z pistoletami w tej rundzie, więc będzie trudno się przedostać. Na razie dycha na bombsite, ale to Wegi daje pierwszego fraga. Na ziemi już Maus, dopiero teraz koledzy zaczynają wychylać się z tej rampy, bo jeszcze została spalona dżungla. Wegi jednak trafia po raz drugi i dycha zaskoczeniem dla Starciego. Nawet udało się podnieść snajperkę, także kto wie, czy dycha jej za chwilę nie wykorzysta. Wiemy, jak mocnym jest zawodnikiem, czy z pistoletu, czy właśnie grając AK, czy nawet grając AWP. Na dychę trzeba uważać zawsze. Michu czuje się jednak dosyć pewnie, ale Minis już go namierza i dycha się właśnie może wychylić. Było blisko, ale jednak Wegi w tym pojedynku lepszy, szybszy zawodnik Virtus Pro. Trzy fragi od niego, Minis jednak również korzysta ze snajperki i zostaje okoliczny kontra Rolen! Jednak Arystokracja zgarnia tę rundę z pistoletami. 15 do 11 i teraz cztery szanse dla Arcy na to, żeby zakończyć mapę The Mirage. I to jest właśnie ta akcja. Oddanie snajperki rywalowi, jak perfekcyjnie wykorzystali to zawodnicy Arystokracji. I Minis, i dycha zrobili swoje i faktycznie 15 punkt oznacza taktyczną dla Virtus Pro, ale właśnie. No po czymś takim na pewno, z pistoletami przegrali rundę. Tak, to na pewno boli, więc wiadomo, że trzeba się przede wszystkim uspokoić, ale czy coś trzeba zmieniać w grze? Nie wiem, szczerze mówiąc na fullu Virtus Pro wyglądała bardzo, bardzo dobrze. Teraz, no właśnie, na Echo dali się zaskoczyć, był ten snajper w BS-ie. Wykorzystali to rywale, także Virtus Pro, które no niestety miewa te momenty, kiedy przegrywa rundy, w których rywal korzysta z gorszego wyposażenia. Co najgorsze, ten moment przyszedł po tak świetnym powrocie i to jeszcze w wielkim finale. Wcześniej w tym turnieju Virtus Pro ledwo, bo ledwo, ale te rundy Force wygrywało. Nie było jakichś takich większych problemów, że co chwilę przegrywali rundę, gdzie rywal korzystał z gorszego wyposażenia. No ale właśnie, teraz wielki finał i niestety to nam się pojawiło. Przerwa cały czas trwa, my mogliśmy usłyszeć ostatnia i faktycznie kibice Arystokracji znowu się obudzili, bo przez dłuższy czas Arcy nie potrafiło wygrać rundy, tej 15, ale ona się w końcu pojawiła
Przypominam to, że Dycha się wychylił, że była ta snajperka, właśnie mini sfragował na końcu realem z tym świetnym strzałem. Także tam możemy gratulować każdemu i zobaczmy na być może ostatnią rundę tej pierwszej mapy spotkania finałowego ESL Mistrzostw Polski CSGO. Aristokracji 15, Virtus Pro 11 i co też złe dla Virtus Pro, oni wygrywali te ostatnie rundy, no ale zobaczmy, jedna porażka powoduje, że Snax musi grać z pistoletem maszynowym, że Oko gra z pistoletem, z CZ-em, także już są widoczne braki, do tego nie ma snajperki, do tego nie ma zestawu do rozbrajania. To naprawdę jest spora szansa dla Aristokracji, aby wykończyć rywala już za chwilę, już w tej 27 rundzie. Na razie jednak spokój na mapie i po jednej, i po drugiej stronie. No właściwie nie ruszają się i zawodnicy Virtus Pro, i Aristokracji, które na razie też jeszcze nie dają o sobie znać poza tymi dorzuconymi granatami, ale tego jest mało. Na razie jeszcze cierpliwie Arce. Oni też pamiętają, jak wcześniej było trudno. Okej, udało się zaskoczyć, udało się ledwo wygrać rundę z pistoletami, ale jednak, a wcześniejsze to były zwycięstwa Virtus Pro i o tym Arcy nie może zapominać. Oni nadal mogą mieć pod górkę, mimo właśnie tych braków w wyposażeniu po stronie WP. Chociaż znaczy na razie dosyć konkretnie obrywa na początku tej rundy. Wymiana na środku, Wegi dwukrotnie i to był świetny pomysł zawodników Virtus Pro. Michu również się w to wszystko włączył. Znaczy już wie, że rywale są również pod domsajtem A. Maus pozostaje sam, ale to jest sytuacja 5 na 1. Także będzie bardzo trudno i jednak Virtus Pro pokazuje, że wcześniej wygrywali, raz się dali zaskoczyć, ale wracają do gry. No dokładnie, świetny pomysł. To na pewno jest w cenie, jeżeli chodzi o ekipę antyterrorystów. Mogło się to wszystko podobać. Idealny moment na wychylenie. Szybkie te eliminacje zdobyte. No i Aristokracji przed trudnym położeniem, bo jednak sami zawodnicy. Zobaczymy, co zagrają, czy rundę półeko, czy rundę na fullu. Aż sam jestem ciekaw, jaka będzie decyzja. Tak zobaczmy, że pomieszali troszkę zawodnicy Aristokracji. Ralen chce wyjść na bohatera. No wygrał 1 na 1 w tej ważnej rundzie 26, kiedy udało się 15 punkt zgarnąć. Tym razem liczy, że to on będzie otwierał właśnie rundę. Ogólnie też zobaczmy, z jak prostego ustawienia korzysta Aristokracji. No zdecydowanie chcą to wszystko rozegrać właśnie pod swojego snajpera. I po raz kolejny próba ataku na bombsite A. Tutaj Anko dopali pozycję, chociaż Minisowi udało się wydostać. I to nie Ralen, a Dycha daje tego pierwszego fraga. Do tego Oko mocno obity. Wegi wcześniej świetnie zagrał na środku, ale w tej rundzie są problemy u antyterrorystów. BSA został wręcz przejęty momentalnie przez Aristokracji, ale przydałoby się wykorzystać tę snajperkę. Na razie Michu odważnie, dwa fregi od niego, Snax się w to włącza i niestety dla Aristokracji, ale Dycha zostaje sam, ten jeszcze próbuje, jeszcze obija Micha, chociaż Wegi załatwia go w kilka sekund i Virtus Pro zgarnia 13 punkt. Na początku to wyglądało dosyć groźnie. Dycha dwa razy fragował, ale jednak wejście Micha i od razu Virtus Pro ruszyło do odbijania w tej rundzie. No dokładnie, Michu tutaj uratował tą rundę, mam wrażenie, bo jednak zawodnicy nasi nie popisali. Szkoda też, że nie widzieliśmy, co się działo z perspektywy Snatchiego, jak on musiał momentalnie oberwać oddychy. Ciekawa rzecz, kolejne niestety minimalne problemy właśnie Virtus Pro, jeżeli chodzi o taką rundę, co oznacza kolejną pauzę taktyczną właśnie dla drużyny Virtus Pro. Może w końcówce jeszcze jakieś pomysły, może oni wyszli z założenia, że nie warto grać statycznie. Może warto zagrać agresywnie niczym w tej rundzie, gdzie korzystali z troszkę gorszego wyposażenia. Pamiętamy ten wyjazd od łącznika, ta akcja Wegiego i Micha, jakie to było świetne. No właśnie, trzeba przede wszystkim mieć plan na dalszą część spotkania. Czy agresja, czy spokój, czy poprawa kontroli mapy, czy odpuszczenie, wykorzystanie augów i snajperki. Po tym, jak zostaną ustalone te rzeczy fundamentalne, można oczywiście dopiero później działać. Stąd chyba te konsultacje Virtus Pro. Co robić dalej? Wracamy do spotkania. Aristokracji przez dłuższy czas nie było w stanie zgarnąć 15 punktu. Z tym 16 na razie też są problemy, ale jednak prędzej czy później ktoś ten mecz, ktoś tę pierwszą mapę będzie musiał wygrać i faktycznie Virtus Pro ma ten komfort, że jeszcze może skorzystać z tej przerwy taktycznej, bo mówiliśmy o tym wcześniej, że Arty już ze wszystkich skorzystało. Tym razem też Aristokracji, które rozgrywa rundę z pełnym wyposażeniem. Wcześniej była to jedna snajperka, jakieś lepsze pistolety i
ale nie zostało to wykorzystane. W tej jest ta snajperka akurat w rękach Minisa, do tego 4 kałasznikowy, granaty u każdego i na razie Minis, który ma te problemy, bo chciał zająć pozycję gdzieś pod bombsite'em B, ale sam został poobijany. Snatchi odważnie, ale niestety dla niego i tak nie dał rady. Plus taki, że Okolicious był w stanie się zrewanżować. On to potrafi. Widzieliśmy to wcześniej. Widzieliśmy to wcześniej zdecydowanie. Tak Arystokracja liczy na to, że będzie jakaś luka pod bombsite'em B. Ta minimalna agresja, bardzo ciekawy akurat plan, jeżeli chodzi o samych zawodników Arystokracji. Ci już się pokazali, czy już się wysypują z granatów. Ale to zmyłka. To jest oczywiście uspokojenie teraz tego wszystkiego. Virtus Pro bardzo mocno przelotowało, oni są gotowi, żeby grać na odbijanie. No zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo jednak bardzo fajnie zrobili sobie miejsce zawodnicy Arystokracji. Coś pod A, coś pod B, to oznacza, że powinno być troszkę różnie, przede wszystkim w okolicach środka i to chce wykorzystać Minis ze swoim AWP. Ale właśnie, Michu jest na gali, to może być ważny pojedynek i faktycznie Michu go wygrywa. Bardzo łatwy frag dla Micha, bo właściwie Minis nic nie widział, by było w ogóle wcelowane gdzie indziej, także tutaj nie mogło być inaczej. Virtus Pro już wie, co się dzieje, już wie, że trzeba jednak będzie odbijać bombsite A, plus taki, że jest przewaga i być może Vegi tę przewagę za chwilę powiększy, ponieważ jeszcze mocno poobijał Taza. Rallen jednak sięga po snajperkę i Rallen, który daje ten celny strzał. Od razu jednak wymiana broni i czekanie, czekanie na podejście zawodników Virtus Pro. Michu dokłada jeszcze smoke od siebie, jest również u niego ten granat odłamkowy. Maos pod drewnem, ten ma spore problemy, Virtus Pro idzie po kolejną rundę i Virtus Pro faktycznie ten kolejny punkt zgarnie. Powolutku, cierpliwie, ale po raz kolejny Virtus Pro pokazuje, jak się odbija ten bombsite. I teraz pytanie, czy w 30 rundzie wszystko zakończymy? Czy to będzie koniec pierwszej mapy, czy jednak doczekamy się dogrywki? No zaraz wszystko będzie jasne, tu jeszcze widzieliśmy, że Kubek chyba z jakimiś słowami dosnacz jego, bo jednak widać było, że on kolejny raz próbuje grać agresję na rampie, kolejny raz daje tam się ogrywać i to jest na razie spory problem, bo jednak Virtus... Tylko brawa dla Oko, że on się rewanżuje. Tak, Oko za każdym razem to jest na schodach, gra świetnie i no z takim wsparciem tak naprawdę Snatchi może chyba kolejny raz tą rampę skrócić, jeżeli oczywiście zobaczymy tak dobrą reakcję od Oko. No czy tak będzie, zobaczymy tego oczywiście, nie wiemy. Na razie jednak samo odbijanie na pewno trzeba pochwalić, bo wyglądało to dobrze, ale też Rallen. Myślałem, że on będzie chciał zrobić więcej. Po tym, kiedy udało mu się właśnie podnieść snajperkę, spodziewałem się, że w sytuacji 3-3 zobaczymy ponowne wychylenie. Tego jednak nie było. Tego sami zawodnicy Arystokracji nie zrobili i no właśnie, już to czekanie na nic się zdało. Świetne odbijanie od VP, 15-14 i to pytanie już zadałeś. Czy za moment Arystokracji zgarnie 16 punkt, czy jednak będziemy świadkami dogrywki? Bo jednak muszę powiedzieć, że też była ciekawa pod kątem taktycznym. Eliminacja Snatchiego, potem fake na B i liczyłem na dużo szybszą reakcję na A. Tej reakcji nie było. Tam nie było czegoś natychmiastowego, tam nie było czegoś zaskakującego. I to był problem Arystokracji w rundzie poprzedniej, ale teraz jest ostatnia runda tego regulaminowego czasu gry. I Arystokracji, które już dokłada swoje granaty w okolicy bombsite'u A, chociaż na razie i tak nie oglądamy samego wejścia. Trzeba jeszcze będzie zsynchronizować dychę. Ten pozostaje na środku, ale Okolicious tam czuwa. W międzyczasie Taz się wychyla, dycha bardzo blisko, jednak to Oko daje tego pierwszego fraga. I już zaczęły się problemy po stronie Arcy. Mamy 5-4, ale Rallen też na fajnej pozycji. Oko jednak nie zapomniał tam przekłócnąć, ale Rallen i tak to w końcu wykorzystał. A więc ten środek jest pod kontrolą Arcy. Bombsite A zresztą też, chociaż Snatchi odważniej, ta bomba jeszcze nie została podłożona. Bardzo dobra zagrywka od snajpera Virtus Pro. To wprowadzi jakieś zamieszanie, ale Rallen to zamieszanie też wprowadza. To jest kolejny frag tego zawodnika, gdzie rywal stał do niego plecami, ale właśnie tak świetnie rozgrywa te mecze Rallen. Ta z headshotem, ale jednak sam jest mocno obity. I cały czas ta walka. Snaxowi tutaj niewiele zabrakło i teraz Snax pozostaje sam w sytuacji 2-1, ale rywale są już na bombsite. Próba skanowania na razie nieudana. Maus cały czas z pełnym paskiem. Taz już na ziemi i zobaczmy, czy Snax to wytrzyma. Czy jednak Maus da ten 16 punkt? Już wie Maus Indio! I to jest koniec pierwszej mapy. Arystokracji wygrywa wynikiem 16-14. Ależ to była końcówka. Niesamowita akcja do samego końca. Snax!